Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym pokazać książkę Szczęsnego Wrońskiego pod tytułem Konsultanci. Na okładce jest obraz Grzegorza Steca. Książka została wydana przez Bibliotekę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie 2014 rok. I posłowie napisała Gabriela Matuszek. Szczęsny Wroński to autor, pisarz, performer, poeta. Urodził się w 1951 roku w Żywcu. Mieszka w Krakowie i Kielcach. Poeta, prozaik, aktor, reżyser, animator kultury. W latach 1978-1985 związany z Teatrem Stu. Współtworzył także Teatr Dialog oraz autorski Teatr Promocji. Jest członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał 7 książek. Jego ostatnia książka nosi tytuł Czas się weselić i jest to tomik poetycki. Ta książka, która nosi tytuł Konsultanci, ma taką jakby taki podtytuł Powiastka intelektualno-genitalna, czyli rzecz o inwigilacji, manipulacji, totalitaryzacji i innych perwersjach tego i nie tego świata. Tytuł, czy ten podtytuł już sugeruje zawartość tej książki poniekąd. A fabuła jest o tyle skomplikowana, co jakby nieskomplikowana, że użyję takiej jakby tautologii, ponieważ bohater tej książki, Piotr, jest w sytuacji opresyjnej. Siedzi w celi, przesłuchują go tytułowi konsultanci. Jest w mackach pewnych służb. Jest cały czas tą sytuacją zaniepokojony. Nie wie, jak z tego wyjść. Jest w sytuacji takiej kafkowskiej matni. Jakby punktem centralnym jakby tej powieści, bo jest to powieść, jest cela więzienna. Tam toczą się wszystkie dialogi, dochodzi do rozmaitych ekscesów oraz sytuacji. Więc byłaby to fabuła, która wskazywałaby na sytuację uwięzienia, sytuację rozpaczy i do czego teraz chce dojść, sytuację rozpadu osobowości. Czym bowiem jest ów rozpad osobowości? Trzeba sobie zadać to pytanie. Wydaje się, że naczelnym bohaterem powieści Konsultanci Szczęsnego Wrońskiego jest język. Język galopujący, język zmysłowy, język przywodzący na myśl powieści Witkacego, język, powiedzielibyśmy, genitalny, język nie stojący od perwersji rozmaitych wycieczek w stronę seksualności. Ale też język, i to jest najciekawsza chyba strona dla mnie tego języka, język psychotyczny, bym go nazwał tak. Język, który wprowadza w pewien trans psychotyczny. Otóż bohater pogubiony w swoich domysłach, domniemaniach co do rzeczywistości, zaczyna ją analizować. Analizuje ją przy pomocy bardzo długiego, powieściowego monologu. W tej analizie dochodzą do głosu jego psychoanalityczne tęsknoty, jego najskrytsze pragnienia, fantazje, marzenia. W pewnym momencie powieści pojawia się takie sformułowanie psychotyczny trans. Otóż w tym psychotycznym transie właśnie dochodzi do ujawnienia tego, co nieujawnione. Wywleczone to zostało na światło dzienne, cały ten brud, który tkwi w człowieku. W pewnym momencie tej powieści spada sformułowanie brudna woda. Otóż z brudną, gęstą wodą języka zdaje się mieć do czynienia czytelnik tej powieści.
Więc byłby to jeden biegun jakby odczytania powieści Konsultanci. Biegun psychotyczny. Z czymś podobnym spotkaliśmy się w Obłędzie Krzysztonia, gdzie również bohater był prześladowany przez, nazwijmy to, rzeczywistość urojoną. Rzeczywistość, która nie istniała, ale która była jednocześnie rzeczywistością Polski komunistycznej, Polski opresyjnej, Polski oprawców, Polski totalitarnej. Tu też jakby istnieje u Szczęsnego Wrońskiego możliwość odczytania tej powieści w świetle takiej interpretacji, interpretacji politycznej, że jest to tak naprawdę powieść o zniewoleniu i próbie wyjścia z tego zniewolenia. Jest to zniewolenie polityczne. Ale to uwięzienie ma wiele wymiarów, bo jest to uwięzienie we własnej jaźni, tak też możemy to zinterpretować, uwięzienie w sensie dosłownym, uwięzienie polityczne w celi, przesłuchiwanie przez strażników więziennych. I jest to też próba wydostania się z tego uwięzienia. Wydostania się przy pomocy języka. Języka, który jako jedyny chyba otwiera klucz do wolności. A czym byłaby ta wolność wobec tego? Czy byłaby to wolność psychotyczna? Czy byłaby to wolność szaleństwa, wolność jakby anarchiczna, wolność bez żadnego skrępowania, wolność, której mogą być łamane wszystkie reguły tego świata, aby naprawdę poczuć, czym jest wolność? Otóż to jest możliwa taka interpretacja i to jest jakby jeden biegun możliwy, interpretacyjny tej powieści. Książka, która byłaby po stronie, nazwijmy to, psychotycznej wolności języka. Ale z drugiej strony pojawia się na kartach tej powieści coś przeciwstawnego do tego, co jest psychozą. A mianowicie chodzi tu o słowo teatr. W książce padają często sformułowania: całe szczęście jest to teatr. Całe szczęście jesteśmy tylko aktorami spektaklu. Całe szczęście reżyser, możemy domniemywać, że jakiś demiurg albo Bóg, nie istnieje, że ten spektakl reżyseruje się sam. Więc biegun psychotyczny byłby z jednej strony tej interpretacji, a z drugiej strony ustawiłbym biegun teatralny. Te dwa bieguny, psychotyczny i teatralny, są ze sobą w pewnej koincydencji, a zarazem jakby przenikają się i pozornie jedynie tylko sobie zaprzeczają. Ponieważ wydaje się, że właśnie ten biegun teatralny jest możliwością dla tego psychotycznego transu, który prowadzi do pomieszania, do swego rodzaju bełkotliwości, takiej celowej, pozorowanej bełkotliwości, do języka, który w zasadzie donikąd nie prowadzi prócz własnych bebechów, a ten biegun teatru, który jest w tej powieści, jakby porządkuje ten psychotyczny trans. Teatr jest możliwością uporządkowania psychozy. Maska jest możliwością naprawienia zepsutej przez obłęd twarzy. I między biegunem teatralności a biegunem psychozy rozgrywa się zasadnicza akcja powieściowa powieści Konsultanci Szczęsnego Wrońskiego. I wydaje mi się, że ta warstwa właśnie, warstwa filozoficzna w tej powieści jest niezwykle istotna. Czym bowiem jest psychoza, czym jest szaleństwo, jeśli nie utratą wszystkich dotychczasowych struktur i rozbiciem ja na wiele nieprzystających fragmentów? No właśnie, byłaby to bezbronność pewna. Byłaby to sytuacja uwięzienia, zakreślenia się w samym sobie. Ale tym, co ratuje, to właśnie maska, teatr. Teatr, który wprowadza porządek w ten bezład. Teatr, który co prawda jest pewną sztucznością, ale sztucznością, która konsoliduje rozbite psychozą ja. Teatr jest tylko pozornie czymś negatywnym. Teatr tak naprawdę w powieści Konsultanci jest możliwością ocalenia. Zakładajmy maski, a będziemy szczęśliwi.
grajmy swoje role, a wejdziemy z powrotem w życie społeczne. Ale tu należy postawić pytajnik. Czy rzeczywiście narrator powieści Konsultanci opowiada się za tego rodzaju możliwością, teatrem jako sposobem uporządkowania rzeczywistości psychotycznej? To tylko moja interpretacja, tylko moje domniemanie. Stawiam pytanie, ponieważ autor, znany jako performer, również opiekun pacjentów szpitala psychiatrycznego, jawiłby się raczej jako ktoś, kogo znamy z lotu nad Kukułczym Gniazdem, kogo w filmie grał Jack Nicholson. Kogoś, kto wyprowadza pacjentów na świat. Kogoś, kto pokazuje im, jak bardzo ciekawe i barwne może być życie. Kogoś, kto wyprowadza ich z klatek własnej egzystencji do świata i pokazuje im skomplikowanie tej rzeczywistości. Właśnie to są pytania, nad którymi można się pochylić. Czy wolność w przypadku powieści Konsultanci Szczęsnego Wrońskiego oznacza totalną anarchię? Bez zasad, bez reguł? Wydaje się, że nie. Że właśnie on, jako pielęgniarz, dobrze rozumie potrzebę uporządkowania rozstrojonej psychiki. No i oczywiście, żeby się to wszystko wywaliło, ta cała ciemność, ten cały brud, te wszystkie, przepraszam, genitalia, ta cała nieuporządkowana seksualność, żeby ona doszła do głosu, ujawniła się. Właśnie wtedy, kiedy to się wszystko wyleje, ta cała brudna woda, dochodzi do porządkowania rozbitej rzeczywistości. Dodam, do porządkowania teatralnego. Do porządkowania wtedy, kiedy rola staje się jasno określona i przydzielona. Kiedy rola stanowi jedno z twarzy. Twarz bowiem jest nieuchwytna, nieokreślona. Twarz w powieści Konsultanci Wrońskiego kojarzy się z więzieniem. Wolność kojarzy się ze sceną. Zatem można powiedzieć, że niewola twarzy i wolność sceny jakoś ze sobą współpracują. Na korzyść wolności sceny. Na korzyść wolności, którą gwarantuje maska teatralna. Tak bym w skrócie określił ten światopogląd tej prozy. Rozbicie, a potem scalenie. Rozbicie twarzy, wylanie się brudnej wody, a potem scalenie przy pomocy maski i gry teatralnej. Przy pomocy wejścia w rolę. Tak bym określił mniej więcej światopogląd filozoficzny tej prozy. Ale jest jeszcze coś. Nie wystarczy chyba sam teatr. Nie wystarczy chyba sama maska. Potrzebne jest jeszcze coś. W pewnym momencie tej powieści pada sformułowanie: jednak życie warte jest mszy. W tej powieści, także jakże brudnej, jakże perwersyjnej, pojawia się sformułowanie: jednak życie warte jest mszy. Kiedy zaprzeczone zostaje istnienie głównego reżysera, mowa o mszy świętej. Mowa również o chlebie najzwyczajniejszym, dawanym codziennie. O modlitwie Ojcze Nasz możemy przypuścić. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Panie, tego najzwyczajniejszego, jak pada sformułowanie w powieści, tego siermiężnego chleba. Msza i chleb, jakże proste rozwiązania. A jakże z drugiej strony skuteczne na to, aby życie miało sens. To tyle. Chciałem się podzielić garścią tych refleksji, a jednocześnie zaprosić do lektury tej książki. Jeszcze raz ją pokażę. Tak ona wygląda. No, na pewno język jest bardzo ciekawy. Na pewno warto ją przeczytać i zastanowić się nad nią, ponieważ pobudza ona do myślenia, mnie przynajmniej pobudziła. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję. Hej.